Witam was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazax A przed wami trochę smutny film eee, Czasem na moim kanale mamy się z tego cieszyć, bo jakaś nowa lokacja zostanie dodana do Diablo Jakieś nowe fajne skrzydełka, jakaś nowa postać A czasem niestety musimy pomarudzić, bo startuje nowy sezon i Blizzard chwali się nagrodami, które dla nas... Przygotował na ten sezon I z sezonu na sezon Jest naprawdę Coraz, coraz Gorzej Większość się z tym zgodzi Mała grupka Graczy się z tym nie zgodzi Moi drodzy Co w sezonie 12 dostaniemy Co nas w tym sezonie zmotywuje Do zagrania Uwaga Podboje które już wszystkie znamy na pamięć, wszystkie gdzieś tam robiliśmy, może nie wszyscy, ja na pewno nie. W każdym razie te same podboje, które są cały czas i nie ma w nich nic nowego. Transmogryfikacje, które są już od pierwszego sezonu, ciągle te same. I nie mam zielonego pojęcia, jaki to ma sens, żeby to w ogóle tutaj pokazywać. Pierwsza sprawa. One nie mają żadnej wartości teraz. Po pierwsze, nie są jakieś ładne. Okej, okay, to już kwestia gustu. Po drugie, nie są jakieś rzadkie, bo wszyscy grający w Diablo je mają. Jeżeli chcemy zrobić z nich unikaty jakieś, no to co sezon muszą być inne. Rozumiem zrobić set transmogów, że w jednym sezonie będą rękawice i klata, w drugim hełm i spodnie, w trzecim buty i jakiś tam miecz czy coś takiego. Ale od następnego sezonu już kolejny set trzeba robić. Wtedy posiadacze yy, poprzedniego setu czują się bardziej wyjątkowo, że zebrali to grając w każdym sezonie, że zebrali tą ilość transmogów. Tak to powinno działać, a nie tak, że wszyscy to mają tak czy siak, a oni dalej to dodają to jest straszny ból dupy mój, że dlaczego tak prosta rzecz, jak to potrafi być w tej grze tak spierdolona? Żeby nic dosłownie nie, motywało, nie motywowało nas do zagrania w tym sezonie. Hej! Jedyna, dwie jedyne unikalne rzeczy, jakie są w tej grze, to są skrzydła i ramki portretu i pety, które można zdobyć. No ramki po... Tu nie oszukujmy się, no nie jest to jakaś zajebista rzecz, mało kto zwraca na to uwagę. No i jedynie te skrzydła, które naprawdę. O, skrzydła to już jest coś. Skrzydła to rozumiem. Co sezon, żeby były inne. Okej. Okay. Tylko że skrzydła, które mamy w tym sezonie. <grytanie> to są kurwa. Te same skrzydła, które już mamy, tylko że model wklejony na modelu. I pod innym kątem. To są skrzydła orła, które ma. <grytanie> Zobaczcie, jak to wygląda debilnie. Moim zdaniem, strasznie. Przecież to są skrzydła, które możemy wydropić za darmo, każdą postacią, nawet niesezonową. I one są tutaj na środku, tak jak tamte. U góry jest przyklejona mniejsza wersja, a na dole jeszcze taka mniejsza wersja. Przecież to jest normalnie tak. odjebane na szybko, że to się w pale nie mieści. Przecież Blizzard ma całą. Masę jeszcze skrzydeł niewykorzystanych, które już widzieliśmy na PTR Chyba w zeszłym roku, które mogliby dodać A oni dodają naprawdę tak brzydkie skrzydła, że to się w pale nie mieści Te skrzydła to ja bym dodał Za wydropienie na przykład drugi raz skrzydła orła Jako taką ciekawostkę na przykład Albo za pokonanie jakiegoś tam bossa Przy jakimś tam achievementzie W ogóle sama mechanika skrzydeł moim zdaniem Powinna wyglądać inaczej. Powinno to być na zasadzie takiej jak skrzydła nekromanty dla, nekro... dla nekromanty. No, te czerwone skrzydła, że musimy odjebać jakieś tam achievementy, e, musimy poszukać na to sposobu, musimy zrobić na to build jakiś specjalny, a nie po prostu zagrać w sezonie, wbić 70 i zrobić parę rzeczy, które wszyscy i tak robią pierwszego, czy tam drugiego maksymalnie dnia, żeby mieć te skrzydła. Przecież to jest moim zdaniem. No nie do pomyślenia, to oni motywują ludzi, żeby pograli w tym sezonie przez dwa dni. Bo tyle zajmuje zebranie setu, które dają za darmo. Tyle zajmuje wbicie tych skrzydeł i tej ramki, i tych transmogów podboje. trzy legendarne klejnoty do poziomu 65. Bardzo trudne. Zabij następujących bossów na maksymalnym poziomie w ciągu 20 minut od rozpoczęcia gry na udręce 10 lub wyższej. Bez szału, nie wiem czy mnie to wiercenie nie zagłusza, mam nadzieję, że nie. Osiągni 45. poziom głębokich szczelin w grze solo, nie używając żadnych przedmiotów z zestawów, co teraz będzie naprawdę łatwe, szczególnie przy tych buffach wszystkich. Mając 70. poziom, zabij 350 lub więcej potworów podczas jednego wydarzenia związanego z przykładowskimi strunią na poziomie trudności udręka 10 lub wyższym, czyli DHC znowu z wielostrzałem, jeszcze z buffowanym tym, tym razem. Osiągni 55 poziom głębokiej szczeliny w grze, solo dysponując pełnymi premiami za sześć następujących zestawów klasowych. I to jest chyba najtrudniejsze z wyzwań w, w dzisiejszym Diablo: no bo trzeba wyfarmić te sety. I to jest jedyna rzecz, taka w miarę trudna. Sety, moi drodzy: Natalia dla Dehacza, czyli bez szału. Zefnie śmiertelnego króla dla. Um... Barbarzyńcy, tutaj nie pamiętam, czy były jakieś buffy, czy nie Wir e, Ma mocne buffy Naprawdę, to będzie jak to, to jest startowy set Wyr jest teraz imbą Naprawdę, a już Tym bardziej na początku e, Duch Archyra Naprawdę zajebisty set, mój ulubiony Na WDK Fortel Uliany, chyba też jakieś buffy dostał Chyba zresztą wszystkie sety dostały buffy poszukiwaczka światłości dla Crusadera, Crusadera jak wiecie ja nie ogarniam Tragoul dla nekromanty to jest ciekawe dlatego, że na HC no nekromantom troszeczkę będzie strach tym grać a ja jeżeli będę grał bo będę grał, na pewno zagram w tym sezonie nie martwcie się, tylko, że nie obiecuję, że będę grał w długo tak jak w każdym sezonie, może tydzień Chyba już tydzień w tym sezonie to jest mój taki wyznacznik w tym dwunastym sezonie. I zagram dlatego, że ten pierwszy tydzień naprawdę gra się fajnie. Gra się fajnie, szczególnie jak ma się ekipę, szczególnie jak ma się grających znajomych. Um, szczególnie jak się jakiś event robi, jak się streamuje. Super sprawa, naprawdę. I tu nie będę narzekał, bo ten start sezonu i ta progresja postaci na początku jest bardzo fajna. Zdobywamy te legendy, zamieniamy, kombinujemy, ale dochodzimy do momentu, kiedy mamy już set cały, wszystkie itemy na swoich slotach i tylko teraz już dropimy po, po parę procent ulepszeń dla nich i gemy levelujemy bez szału. Po tygodniu to już jest Praktycznie robienie non-stop tego samego bez przerwy. Dlatego ten gameplay mi się w ogóle nie podoba. Już mnie naprawdę nie ciągnie. Ale filmy z Diablo będą, moi drodzy. Ja na PST sobie dropię sety powolutku, dlatego że na. W Warcraftie naprawdę dużo się dzieje, wszedł naprawdę fajny patch, um, ekspię sobie tam dwie postaci, coraz więcej mam wyświetleń na tych filmach, dlatego sobie w tego WoWa będę bardziej pykał, tam mam dużo do zwiedzania, dużo do osiągnięcia, no i gra się ciągle rozwija, ciągle nowe lokacje, nowe sety, cały czas coś tam się dzieje, jest sens w to grać, w porównaniu do Diablo, w którym... Jak widzicie transmogi są od dwóch, jak nie trzech lat cały czas te same i podboje są cały czas te same, setów nie dodają żadnych nowych, oprócz tego nekromanty. Skrzydła, jak widzicie, którymi nas raczą to jest ten sam skrzydło, który mamy tylko sklejone z trzech tych samych modeli, to jakby ktoś to ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v zrobił parę razy na modelu. Nie znam się na dewelopercy w grach, ale no tak to wygląda. Jeszcze Pokazam wam je in-game, ale nie chcę mi się robić postaci sezonowej na PST. Naprawdę. No i cóż moi drodzy, tak jak wam mówiłem, będę grał w Diablo w sezonie 12, będą filmy z Diablo, tak więc nie musicie unsubować. W momencie, kiedy zacząłem grać więcej Warcraft'a i przestałem rzucać filmy z Diablo, i, i wrzuciłem ten film, że Diablo mi się nudzi, naprawdę dostałem deszcz unsubów. Przynajmniej z 50 unsubów szło tak, że mój. Wskaźnik subskrypcji jak szedł zawsze do góry bardziej ostrzej lub mniej. To teraz szedł cały czas linią prostą w dół, prostą, w dół, prostą w dół. I dopiero teraz znowu idzie do góry, bo jacyś tam ludzie z Warcrafta gdzieś tam mnie odnajdują. I ludzie z Diablo też mnie, oczywiście rozumieją. Tak więc. Jaka będzie najpotężniejsza postać w tym sezonie? Mi się wydaje że start najlepszą postacią to będzie archyr przepraszam, Wyr nie Archyr Wielkie Arkana Wyra To moim zdaniem będzie set e, dosyć popularny przez to, że został mocno, mocno zbufowany jest setem na start i będzie naprawdę można szybkie cleary robić e, jakiś tam push mały zrobić um, greater liftów, tak więc naprawdę będzie i przyjemnie się nim gra, naprawdę, ja sobie już go złożyłem na, na PST i coś tam próbuję nim robić, jest naprawdę ciekawie, jest naprawdę przyjemnie, tak więc jeżeli ktoś by mnie spytał, jeżeli ja miałbym polecić, to ja na pewno zacznę czarką i zacznę wyrem, um, a jeżeli ktoś gra w nie, Ee, hardkorowym trybie W softkorowym No to nekromanta z awatarem Tragoula Naprawdę świetna mechanika Tutaj jest świetny wygląd I bardzo przyjemnie się gra Nowa postać Tak więc zawsze coś świeższego troszeczkę No i tyle Jeżeli chodzi o ramkę portretową to, to jakaś taka anielska list z listkami Nie wiem o co w tym chodzi Za bardzo e, nie znam się na designie takim No ramka jak ramka Mi się jakoś specjalnie nie podoba Tak więc moi kochani Dzięki ma wielkie, widzimy się w następnym filmie. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o naszych jakże wspaniałych nagrodach sezonowych w sezonie 12, który startuje chyba już niedługo. Dzięki ma wielkie, do następnego, pa, pa.